Nie mają łazienki, ubikacji i ciepłej wody, żyją w niezwykle trudnych warunkach, a dodatkowo grozi im eksmisja. Taki los dzielą niepełnosprawny syn i matka z przemyśla. Gdy właściciel kamienicy podniósł czynsz, szechińskich nie stać było na zapłatę. Sąd zdecydował o eksmisji, a miasto stanęło przed koniecznością szukania lokalu socjalnego dla dwójki osób. Tyle, że niepełnosprawny pan Robert potrzebuje większego metrażu, a takich mieszkań w przemyślu brak. Pan Robert w wieku 16 lat miał wypadek, od tamtego czasu jeździ na wózku. Opiekuje się nim mama, która też ma problemy ze zdrowiem. Żyją w bardzo trudnych warunkach. Myje się tak samo na wózku, nie ma warunków, nie ma łazienki. Pan Robert śpi w kuchni, mama w pokoju. Niedawno rodzinie udało się uzbierać pieniądze i kupić piecyk. Teraz w domu wreszcie jest ciepło. Sytuacja jest bardzo ciężka. Leki, w ogóle nie dostajemy żadnej pomocy z miasta. Także jesteśmy skazani sami na siebie. Pan Robert na tym wózku porusza się tylko po mieszkaniu. Barierą są także schody, których sam nie może pokonać, a pomóc nie ma mu kto. Bratu by się przydało nowe łóżko, nowy wózek, bo ten, na, na którym po prostu teraz jeździ, jest, jest zepsuty. Nie może wychodzić w ogóle na zewnątrz do, do, do ludzi. To jest naprawdę bardzo ciężka i trudna sytuacja. Krystyna Szechyńska ma emeryturę. Syn rentę socjalną w wysokości 640 zł. Do tego dodatek pielęgnacyjny 153 zł. Czynszunie nie płacą, podobnie jak sąsiedzi, od kiedy nowy właściciel zmienił jego wysokość. Sąd wydał więc nakaz eksmisji, a to wiąże się z koniecznością przydzielenia przez miasto lokalu socjalnego. W dodatku w przypadku Szechyńskich z dodatkową powierzchnią ze względu na niepełnosprawność mężczyzny, ale takiego mieszkania miasto nie ma. Na dzień dzisiejszy nie mamy takiego lokalu socjalnego, który by się nadawał do zasiedlenia natychmiast. Władze przemyśla deklarują, że dla rodziny szechińskich znajdą lokal socjalny do remontu, a rodziny nie stać na taki wydatek. Nie mamy na to funduszy. Naprawdę nie mamy funduszy. Komornik zabiera mi zamieszkanie. No i zostaje mi 700 zł. To jest bardzo mało. Na przeżycie, na opłaty wszelkie. Na razie pomoc państwu szechyńskim obiecali tylko przedstawiciele Stowarzyszenia Walki z Kalectwem.